Z nami bokser Jan Czeklewicz. Jak się żyje? Przy tej nowej funkcji. Wcześniej byłeś tenisistą, teraz jesteś pięściarzem. Witam serdecznie. No, staram się odnajdywać w tej nowej mojej rzeczywistości. Dalej gdzieś głosy, które mi gratulują pięściarskiej postawy, a nie tylko odbijania piłki, także bardzo się cieszę. Na sali już wiesz, jak się zachować jako bokser, pięściarz? No już nawet powoli ogarniam gruszkę, także naprawdę powoli do przodu, no. Jakie echa tego zwycięstwa? Na pewno kupę radochę z tego miałeś. Pojawiły się głosy ze strony Marka Matei, że być może rewanż. Jak ty, co ty o tym sądzisz? Na jakim stanowisku stoisz? Przede wszystkim oczywiście, no było trochę radochy, natomiast tak jak mówię, no w sobotę była walka, a w czwartek byłem na sali i tak naprawdę już od tamtej pory normalnie trenowałem, też sparowałem z chłopakami, żeby ich troszkę dociążyć przed walkami, czy przed tą galą, czy już przed następną, która się szykuje niedługo. No wiem, że Marek gdzieś tam mówił o tym rewanżu, natomiast ja nigdzie takich propozycji nie dostałem i szczerze powiedziawszy, jak już troszkę wszystko ucichło, to też wychodzę z założenia, że ja chciałbym pójść dalej, tak? Jakby mamy swoje ścieżki, jakby mieliśmy swoją walkę. Oczywiście, znamy realia, jak to wszystko w boksie wygląda. Jeżeli będzie ogromne, nie wiem, zainteresowanie, żeby tą walkę zrobić, zobaczyć, jeżeli ja dostanę propozycję, to ja, jak już myślę, też pokazałem, ja nie uciekam od walki i jestem. Natomiast chciałbym się dalej rozwijać, szukać troszkę innych doświadczeń i jechać dalej i zamknąć ten rozdział. I myślę, że to będzie dla mnie najlepsze. A to się liczy aktualnie w mojej karierze, żeby to się liczyło moje dobro. Czyli na rewanż ten naciskasz, zresztą tobie nie powinno na tym rewanżu zależeć, tak? Natomiast, a co z tymi bombami to szykowałeś na Bednarka na przykład? No wiesz co, ten temat zniknął też? Znaczy tutaj to w ogóle z tamtej strony wszystko ucichło, jakby ja już nie dostawałem żadnych innych propozycji, nie było żadnych innych odpowiedzi. Natomiast ja też powiedziałem i teraz to też mówię jakby oficjalnie, dla mnie schodzenie poniżej 79 kg po prostu nie będzie do końca dobre, tak? To nie będzie do końca zdrowe, ja się dobrze czuję w tej wadze. I też poczułem po poprzednim robieniu wagi, że rzeczywiście ja się już w tej wadze ustabilizowałem. Jakby i to jest dla mnie dobre i tak jak powtarzam, no, moja kariera jest dla mnie najważniejsza. Jeżeli natomiast, nie wiem, byłaby propozycja, umawiamy się, nie wiem, na sztywny limit 79, to oczywiście my tą walkę wtedy robimy i ja nie uciekam i myślę, że tym bardziej jeszcze z większą pewnością do takiej walki bym wyszedł i myślę, że byłaby interesująca. Natomiast zobaczymy, jak to się potoczy. Dostałem już informację, że w tym roku na pewno nie zawalczę, ale mam nadzieję szybko w przyszłym roku się pokazać i postawić jakiś następny kroczek. No i twoja pozycja negocjacyjna się chyba też trochę zmieniła, nie masz takiego wrażenia? Andrzej Wasilewski cię zachwalał. No, cieszę się, szczególnie, że naprawdę... Myślę, że nikt tak nie do końca mnie doceniał. No, umówmy się szczerze, tak? Myślę, że nikt nie wyobrażał sobie, że można przeskoczyć, myślę, tyle poziomów tego doświadczenia przede wszystkim w ringu, a tam nie było mowy o jakimś szczęściu, tylko po prostu było 8 rund zrobione ciężkiej pracy w ringu i pokazałem, że mogę pewne rzeczy przeskoczyć. Jakby, tak jak mówię, to jest mały kroczek w mojej karierze. Uważam, że w mojej głowie się sporo pozmieniało. Ja to też czułem na sparingach, jak wróciłem od razu tak naprawdę po walce, że jest inaczej i czuję się... Właśnie blokowało cię coś? Zrobiłeś taki nagły skok w górę po tym zwycięstwie? Ja tak uważam i tak czuję, że coś tam się otworzyło, że jest większy spokój w tym ringu. Jest więcej takiej, kurczę, zabawy, a przede wszystkim takiej pewności siebie. I nie mówię o nonszalancji, ale mówię o większej pewności siebie i takiej wiary, w co można zrobić. I moje cele się nie zmieniają, a tylko ja się w tych celach utwierdzam. Dlatego nie przestaję pracować, to jest jedno, ale też zamierzam mocno w siebie inwestować w dalszym ciągu. I tak jak mówię, jak dostałem informację, że w tym roku nie zawalczę, to teraz biorę sobie tydzień wolnego. Po prostu raz dzień nie będę sobie biegać, ale żeby reszta ciała odpoczęła, żebym wszedł normalnie w treningi, potem po jednym treningu, a w styczniu, na cały styczeń mam możliwość, więc cieszę się, inwestuję w siebie i wyjeżdżam do Stanów, jakby to na pewno i myślę na cały miesiąc, czy jakby wylec na początku stycznia, na początku lutego zamierzam wrócić, trzy tygodnie takie pełne, chciałbym tam zrobić sparingów,
myślę troszkę też, jak to połączyć, czy może da się to jakoś połączyć, nie wiem, czy z trenerem, czy z małą grupą zawodników, żebyśmy mogli to zrobić wspólnie. Ja na pewno tam lecę, bilet już jest, więc też się nie mogę doczekać, żeby... Gdzie lecisz? Najpierw Houston. Jakby to będzie bazowe, chcę się zorientować, jak to tam wygląda. Tam mój tata mieszka, więc to po prostu odcina pewne koszta, tak, jeżeli mam... To braci Charlo od razu. No, są, znam trenera, trener właśnie Ronnie Shields ma małą salkę, ale zawsze, no nie wiem, jakoś zawsze miło do mnie podchodzi i zawsze powiedział, że jestem mile widziany, żeby przyjść. Ma tam Morela Juniora, to jest chyba teraz ma pas WBA. Tak, ale w super średniej leworęczny, tam ma też innego super średniego, z którym też chciałbym wyjść, bo sparowaliśmy poprzednim razem jak byłem i chciałbym teraz znowu wejść i pokazać troszkę inną wersję, więc to jest takie motywujące, ale też mam tam 2-3 inne gymy, jest Main Street Boxing, gdzie jest Bobby Benton, trener Regisa Progralisa, tak, który teraz wraca. Zresztą niedługo były posiadacz pasa WBC. No, oni są od zawsze w Teksasie, więc jakby podajesz wagę i mam nadzieję, że po prostu uda mi się zrobić naprawdę 3 nawet 3,5 tygodnia takie po prostu pełne sparingów w ramach po prostu inwestycji w siebie i jak najszybciej potem po powrocie pokazanie się w ringu. Bokser. Pięściarz Janczyk Lewicz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Znaczy on dziękuję, ja też dziękuję.